Resuscytacja dziecka powyżej pierwszego roku życia aż do momentu pokwitania. Najpierw sprawdzamy własne bezpieczeństwo, jesteśmy bezpieczni, podchodzimy do osoby poszkodowanej. Halo, czy mnie słyszysz? Powiedz, jak masz na imię. Halo. Zapewniamy sobie pomoc innej osoby. Proszę ze mną zostać, będziesz mi potrzebny. Sprawdzamy, czy oddycha, odchylając głowę do tyłu, ręką czoło żuchwa. Pochylamy się nad osobą poszkodowaną. Liczymy do 10. W ciągu 10 sekund powinniśmy usłyszeć co najmniej 2 wdechy. 8, 9, 10. W ciągu 10 sekund nie usłyszeliśmy oddechów. Przystępujemy do resuscytacji. Zaczynamy od 5 wdechów ratowniczych. Wykonaliśmy 5 wdechów, teraz przystępujemy do uciskania klatki piersiowej. Układamy jedną rękę na środku klatki piersiowej, wykonujemy 30 uciśnięć. 2 wdechy. W przypadku resuscytacji dzieci działamy najpierw przez minutę, jeśli jesteśmy oczywiście sami, a później wzywamy pomoc. Powinniśmy również pamiętać, że jeśli chodzi o uciskanie klatki piersiowej, możemy wykonać to jedną ręką lub tak jak u osób dorosłych, dwoma rękami. Rozpoczynamy od 5 wdechów ratowniczych, natomiast u osób dorosłych rozpoczynamy od razu od uciskania klatki piersiowej. Pamiętajcie, pomaganie jest dziecinnie proste, tak jak ja. Najgorsze, co możesz zrobić, to nie zrobić nic.